Filip Lewandowski, MMA Rocks, a z nami Mateusz Murański. Co to za bójki dzisiaj przed konferencją? No słuchaj, wychodzę sobie dzisiaj swobodnie. Jeszcze nikogo nie było. Podchodzi do mnie tańcula i zaczynamy. Ja nie będę przeklinał, wyzywał. Znaczy, no nie będę używał wulgaryzmów, ale cytuję. Mówi do mnie: ty kurwa, teraz ty już zaszło za daleko, cię rozpierdolę. Podchodzi Szeliga, wali mnie z bara, czyli bliźniacza sytuacja jak z Piotrem Piepiechowiakiem miał. Też tam chciał go sprowokować. Tak, no, identycznie. No i wiesz, że byłem między młotem a kowadłem, nie wiedziałem co mam robić. Już widziałem, że na mnie idzie. Tam ochrona usłyszała krzyki, tata usłyszał, no i wbiegli, wiesz, i rozdzielili nas, nie? Ale jak ja bym był przygotowany na taką bandycką akcję, dwóch na jednego, to wiesz, to ja mogłem sobie zawołać tata i moglibyśmy sobie, wiesz, wyjść na trawnik tam i wiesz, i pozamiatać nimi trawę, a jakby Arek miał coś do mnie, no to mógł mnie zawołać i byśmy sobie zrobili fejmy ma tydzień przed galą, nie? A propos taty, zdradził mi teraz podczas wywiadu, że ma rozmawiać z właścicielami Fame właśnie po konferencji. Myślisz, że dostanie kontrakt? Będzie się bił też w Fame? No myślę, że tak. Myślę, no to jakby trwają rozmowy, wiesz. No wszystko się wyklaruje już niebawem. Pomysły walk dwóch na dwóch dalej aktualne. Ty w teamie z tatą, nazwijmy to, no i oponenci typu właśnie Arek, Piotr razem. Słuchaj, wszystko jest kwestią wiadomo jaką, nie? Wszystko jest kwestią dogadania, wszystko jest kwestią finansową, wszystko jest kwestią rozmowy. Czy te dymy nie zaszły za daleko? A może to jest inscenizacja i nagle sobie podacie ręce? To by było genialnie zrobione wtedy. No nie, stary. Wiesz, takie tutaj te wszystkie konflikty są, no może nie do końca dęte, ale gdzieś tam nakręcane przez organizację. Tak tutaj jest konflikt taki, że to już zaszło za daleko, wiesz. Słuchaj, no tańcula znasz tą sytuację z Niewolskim. On się z nim gdzieś tam skumał, otworzył Gina, wypuścił Gina z lamby i już nad nim nie zapanował. Padły takie kalumnie w kierunku mojego ojca, w kierunku mojej matki, za co zrobię wszystko, żeby tego tańcula zmiażdżyć. Szkoda, że nie ma tych łokci, bo po prostu to nie trwałoby, no byłoby bardzo szybko. Ale nie ma łokci, trudno, walczymy na piąchy i tyle. To ja wiesz, ja jestem gruboskórny, mój tata też, moja mama zresztą też, to jest lwica, ale takie kalumnie, jakie Konrad Niewolski w swojej narkotykowej psychozie wyrzuca na światło dzienne, że mój tata jest gwałcicielem, że ktoś tam jakieś dziewczynki gwałcił, że moja mama, że porywali dzieci, że jakaś tam dziewczynka popełniła samobójstwo, to już jest, no to idzie gruby proces. Generalnie będzie bardzo gruby proces. Złoty wór. Złoty wór będzie na samym końcu, ale to nie chodzi o to. Chodzi, tak, to no, będzie na końcu złoty wór, to już tajemnica została... Jaka tam jest kwota? 560 tysięcy? Nie, tutaj mówimy o tańculi i o Szelidze, którzy mają do zapłacenia ponad bańkę. Razem, tak? Tak, razem ponad bańkę. Oczywiście wszystko idzie na cele charytatywne, bo to nie chodzi o to, żeby my mamy z czego żyć. Tata prowadzi interesy, mamy gdzie zarabiać pieniądze, ja też prowadzę też działalności gospodarcze, więc nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, żeby tą rurę jak salami po prostu kroić do końca życia, żeby płacił na chore dzieci, na ludzi, na ludzi z rakiem, którzy umierają. Po prostu, żeby miał całe życie w głowie to, że musi mnie spłacać. Ale to jest, jeżeli chodzi o tańcule. A jeżeli chodzi o Niewolskiego, to już poszła sprawa do prokuratury, bo prokuratura sama już wszczęła śledztwo. No i to będzie gigantyczny proces. No, bo musi, tak? Przy zarzutach pedofilskich. No oczywiście, że tak. No, to jest, wiesz, jakby sprawa jest prosta. Dowodów oczywiście nie ma żadnych, ale Niewolski, jak w ogóle o czym rozmawiamy? No przecież to rozmawiamy o jakichś absurdalnych, no to jest małe słowo absurdalnych, o no, rzeczach w ogóle niewyobrażalnych. I Niewolskiemu się pomyliło chyba fikcja z rzeczywistością, bo
mój tata owszem gra na przykład gangstera w serialu Knockout i tam porywał dziecko, a w serialu na przykład Pierwsza miłość, gdzie ma rolę drugoplanową, miał scenę taką, że uderzył jedną z głównych aktorek i dostał lawinę komentarzy, że jest damskim bokserem. No i widzisz, ludzie odbierają jeden do jednego, ale to jest... Tylko uprzedzę, Mateusz, przepraszam, podobno nam się kończy bateria w aparacie, ale rozmawiajmy, natomiast jasne, może paść. Jasne, to jest ten przedział wiekowy, wiesz, między 8 a 12 lat, na który opinii mi kompletnie nie zależy, bo ja jestem aktorem, ja nie jestem youtuberem, nie mogę sobie pozwolić na pewne zachowania i mi zależy na opinii tych producentów, reżyserów i całego grona, całego tego grona artystów, a nie wiesz, dzieci, którzy idą jak ten owczy pęd, wiesz, za zwycięzcą. Tak samo jak teraz Tańcula jest na piedestale, bo wchodzi taki ja. Stąd ta lawina hejtu, no bo po pierwsze, ludzie uwierzyli w to, że ja skłamałem ze swoją kontuzją, gdzie Boxdel wyprostował Tańcule, że dostał papiery, że dostał informację, że walczymy na następnej gali, dostał wszystkie informacje, po dwóch tygodniach wrzuca post, że ja się go boję. Teraz coś pisał, że ja będę udawał COVID, lizał podłogi w szpitalu, żeby tylko do tej walki nie doszło. No to Areszku, obiecuję ci, że do tej walki dojdzie. No. I jak ona będzie wyglądała? Jak ta walka będzie wyglądać? Czego się możemy spodziewać? Słuchaj, ja nie jestem sportowcem. Tutaj jest Piotr Pająk. To będzie walka sportowa ze swoim oponentem, ale na pewno to będzie, to będzie walka na śmierć i życie, nie? To na pewno. Nie żal tej relacji z Arkiem, bo kiedyś byliście kumplami, przyjaciółmi nawet. No to widzisz, nie pierwsza, nie ostatnia historia, nie? A Judaszów jest pełno na świecie. Przed czasem zakończy się ta walka, to już ostatnie pytanie. Myślę, że w 99% tak. Mateusz, wielkie dzięki. Widzimy się. Dziękuję. Trzymaj się. Dzięki.